1 listopada 1918 roku rozpoczęła się wojna polsko-ukraińska. Ukraińcy przejęli władzę w Lwowie i na terenach od Przemyśla aż po rzekę Zbrucz. Lwowa bronili cywile i młodzież polska, szerzej znana jako Orlęta Lwowskie. Dowodził nimi pułkownik Czesław Mączyński. W wyniku czerwcowej ofensywy wojsk generała Józefa Hallera wojska ukraińskie wyparte zostały za Zbrucz. We wrześniu 1919 roku Semen Petlura podpisał z Polską rozejm, zaś w lutym 1920 roku podpisał potajemny układ, w którym ustalono tymczasową granicę polsko-ukraińską oraz współudział oddziałów polskich i ukraińskich w walce przeciwko Armii Czerwonej. W kwietniu 1920 roku zawarto oficjalny sojusz. Polska uznała niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz jej rząd. Wytyczono stałą granicę i zawarto sojusz wojskowy.